szkole dobry makijaż to podstawa. Zaczynamy lekcję. Oj, nie ma kredy. Ma ktoś z was kawałek? Nie, ja też nie. Załatwię to. Au, moja twarz! Co on robi? Nic z tego nie rozumiem. Jeszcze troszkę potrzemy i voilà. Kreda. Tak jakby. Przynajmniej można tym pisać. Ohyda. Ech, moja twarz. Mój makijaż. Dobrze, że znamy kilka sposobów na przemycanie kosmetyków na lekcję. Och, ale ten sweter gryzie. Co jest? Mój paznokieć złamany. Trzeba to natychmiast naprawić. Dobrze, że mam pilniczek. Mitochondrium to... przyłapana. Na czym to ja skończyłam? Ach tak, mitochondrium to... Uff, o mały włos. Ukryję się za książką. Muszę spiłować to złamanie. Wyczuwam tu czyjąś obecność. To nie salon kosmetyczny, tylko szkoła. Wszystkie pilniczki będą konfiskowane. Wracamy do budowy komórki. Dobra, nie patrzy. Mam zapasowy. Piłujemy szybko. Hej! Pod butem. Pod rękawem. Niech to. Plecy mnie swędzą. Nie! Zabrała mi wszystkie pilniczki. Oprócz tego ostatniego. Musi być jakiś sposób, żeby go ukryć. Chyba mam pomysł. Potrzebuję tylko nożyka. Wyciągam koniec i biorę pilniczek. Użyję dziurkacza i zrobię dziurkę w tym miejscu. Jeszcze tylko końcówka. Pasuje idealnie. Jak na wymiar. Zamykamy i gotowe. Teraz mogę piłować paznokcie i szybko ukryć pilnik. To się nazywa pomysłowość. Na pewno mnie nie przyłapie. Hej, patrz na mój gadżet. Ewa! Co ty tam robisz? Och, lepiej to schowam. To tylko nożyk, proszę pani. No to wygląda. Udało się. To wracamy do piłowania. Ujście rzeki Mississippi znajduje się w przepięknym stanie Minnesota. Ups, spóźniłam się. Może nikt nie zauważy. Ewa, spóźniłaś się. Proszę usiąść. Tak, proszę pani. Wróćmy do naszego tematu. Jeśli chcecie dojść do ujścia Mississippi... Brałaś udział w walce kogutów, czy co? Hej, Madison. Hej, Ewa. Biedaczka, chyba potrzebuje pomocy. Trzymaj. O nie! Wyglądam jak goryl. Poprawię włosy i będzie dobrze. Nie, wciąż to samo. Może nikt nie zauważy. Czekaj, pomogę ci. Patrz, co tu mam. Puder. Błyskotki. Brokat, a nawet podkład. Jestem twoją makijażową matką chrzestną. Wystarczy wziąć taki przybornik. Kawałek tektury ukryje zawartość. Pora wlać trochę ulubionego podkładu. Dużo się tu zmieści. Idealna skrytka. Nie zapominajmy o szmince, brokacie i błyskotkach w kolejnych przegródkach. I korektorach na górze. Pora na akcesoria. To damy tutaj. Pomadki tu. Pędzelki też się zmieszczą. Jeszcze kamuflaż, czyli kolorowe kredki i ołówki. Ratujesz mi życie, Madison. Pora na makijaż. Zacznę od korektora. Teraz podkład, jeszcze usta i oczywiście oczy. Trochę ozdób. Po gorylu ani śladu. Dziękuję, Madison. Nie ma za co. Dziewczęta! Muszę poprawić makijaż. O, to David! Gdzie ona idzie? David, świetnie ci poszło to zadanie z algebry. Dzięki, Ewa. To mogłam być ja. Nie schodzi. Do tego ubrudziłam włosy. To twoja wina. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Po co płacić za fryzjera? Jeszcze druga strona. Ostatni kosmyk i gotowe. Idealnie. Teraz rozczesujemy, żeby uzyskać płynne przejście. Dobra. To gdzie ten David? O! Zgadza się. Wyglądam nieziemsko. Wow! Do później, Ewa. Zaczekaj! Ech! Ale moje włosy są brzydkie. Pocałuj mnie, Madison! O! Co się stało? I w ten sposób wygraliśmy mecz. O! Chyba śniłam na jawie. Przynajmniej mam piękne włosy. I nie uwierzysz, co na to moja mama. Powiedziała mi, żebym poszła do pracy. W sumie to sporo wydajesz na kosmetyki. Madison, nie patrz teraz. Dlaczego? O nie! Może mnie nie widziała? Widziałam. Żadnego malowania na lekcji. To nie fair. Zaraz, mam pomysł. I kilka zapasowych kosmetyków. Ale to mi pewnie też skonfiskuje. Gdzie by je tu ukryć? Pod farbkami. Chwila! Mam lepszy pomysł. Potrzebuję takich farbek i nożyka, żeby je powyciągać. Odłożymy je na kiedy indziej. Idealnie. Kolejny krok. Ulubiona paletka cieni. Wystarczy je zeskrobać nożykiem. Tyle będzie ok. Wszystko przygotowane. Pora na odrobinę perfumy. Dokładnie mieszamy. Gotowe. Pędzelek w dłoń i zaczynamy makijaż. Madison, postradałaś już wszystkie zmysły? Chwila! To nie farbki! Co ty wyprawiasz, Madison? Idealnie! Makijaż gotowy! Jestem pod wrażeniem! Ale może jednak to zabierz. Podobały wam się nasze sposoby na przemycanie kosmetyków na lekcje? To koniecznie podzielcie się nimi ze znajomymi. I nie zapominajcie subskrybować kanału 123 GO! School na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej.